Cześć, z tej strony Kecol. Prosiliście o let's playa jako ja, także jest, ale jako farmer na razie, tak. Kariera, zaczynamy. Ostatnio wyszła gra, jakby to powiedzieć, nie wiem czy ostatnio, ale widziałem ją na YouTubie, że tak powiem. Farming Simulator 2013, a ja zawsze chciałem być farmerem. No to dobra, nie zawsze, no to postanowiłem sobie w nią zagrać i nagrać. Wczytuje się to trochę długo, kurwa, szczególnie z włączonym frapsem. Nie wiem, jak mi będzie lagowało, to będę musiał coś na to poradzić. Ale mam nadzieję, że mi nie będzie lagowało już. Ale wiecie, mój komputer za dużo przeżył. Szybko włączaj się. Co ja chciałem wam powiedzieć, trochę w to grałem już przy przerwami, jakby to powiedzieć. Grałem w to i nagrywałem, tylko dźwięk mi się kurwa nie nagrał, no to nagrywam drugi raz. Trochę jestem teraz wkurzony, ale dobra, no wczytuj się szybciej, bo mam nadzieję, że nie będzie hejtu, bo ja już powiedziałem to pod filmem i samu, że nie zabraniajcie nam nagrywać co innego oprócz Metina, bo nagrywanie tylko jednej gry na kanale, to kanał się cofa tak naprawdę w rozwoju. To tak samo kurwa jakbym jebanego Minecrafta nagrywał, po chuj. No po chuj to nagrywać, jak możecie ten rozwijać swój kanał, inne gry nagrywać, nie? Żeby nie tyle publiczność przyciągnąć, żeby coś było po prostu z sensem, żeby różny content był. I w ogóle kurwa, a jak ktoś będzie łapkował filmy w dubo, a kurwa nie było Metina dzisiaj, no to chuj, no to do widzenia kurwa. Nie będzie zawsze tutaj Metin. Ja to już zawsze mówiłem, że Metin jest tylko dodatkiem, powtarzam to 30 raz, ale dobra. Gramy w tą farmę, bo widzę już 8 rano. Wtedy miałem chyba za 10 siurma. Wczesny poranek jeszcze kurwa, ale kogut mnie nie obudził tutaj. To lipa. Czekajcie, bo te kurwa pole coś. Patrzcie, wynająłem tego chuja, nie? Ja to sam zrobiłem, chuj, że krzywo. Ten chwasty tu widać. Ale wynająłem i chuja zrobił. Kasę wziął pewnie, a chuj, czekajcie. Klawisz E. Daj mi pracownika, ha. Dobra. Rób kutasie, kurwa. Patrzcie. Co jest, kurwa, grane? Czekajcie, włącz kombajn. Chuj, to może sam mam pierwsze pole przeorać. Ja pierdolę, tyle roboty. Nie no, ale wam powiem, że tak. Na wsi zawsze chciałem mieszkać. To chyba każdy tak ma, kto mieszka w mieście, no większość. A ze wsi pewnie chcą mieszkać w mieście, nie? Włącz kombajn. Zapierdalam, teraz trawy trochę jeszcze skoszę. Dobra, tak. Kurwa mać! No i chciałem za... No i gdzie kurwo chuju jeden plujesz mi tym? No i słuchajcie. Na wsi jako tako mieszkać bym chciał, fajnie, ten super. Tylko nie chciałbym być właśnie takim kurwa farmerem. Ja bym sobie tak po prostu domy miał. Jakieś górce. Jakieś fajne, fajną działeczkę, ten w ogóle, nie? I tak chcę wieść kurwa spokojne życie z żoną, która będzie tam gotowała, tam w ogóle, tam wiecie, jaką musicie sobie znaleźć, ja tam już wam nie będę doradzał, bo kumacie jesteście. No, dziewczyny nie obraźcie się, jeśli to któraś ogląda, ale chyba takie nie będzie. No i zajebiście być, mieszkać na wsi, byłem na wsi kurwa kilka razy, raz byłem nawet u, jakby to powiedzieć, znajomego z Metina, o tak powiem. Ale to taka miasto, wieś. No takie, chodzi mi o taką wieś, nie tak, żeby były jakieś tam bloki czy coś, no po prostu spokój, mało ludzi wokoło i tyle, o. No nie mieć kurwa tam krów czy czegoś, bo nie chciałbym się przy tym robić, a chciałbym mieć normalną robotę, nie? Tego bym nie chciał, no. Ta, chuj was to obchodzi pewnie, ale i tak wam mówię. Dobra, oram te... Oram pole na traktorę, kurwa. Hop, siup, siabaraba. Kurwa mać. Czekajcie, tu jest pojemność tego, skapłem się ostatnio. Pod zegarkiem, pod tymi 10 kilometrami, czy tam teraz 14, czyli
dałem kurwa gazu. To jest tam, no i patrzcie, ten kutas mi pluje tym kurwa na pole. Nie wiem, ja muszę tego pracownika nająć, tylko on nie chce robić, nie robi jebanej. Woli na zasiłku kurwa czaskać. Czekajcie. Tak. Dobra, pojadę z tym potem. Czekajcie, zwolnię. W ogóle co wam by tu powiedzieć ciekawego? O, mój ojciec świętej pamięci, kurwa za szybko. Mój ojciec świętej pamięci mieszkał na wsi, tak. Moja rodzina od strony ojca jest w ogóle na wsi, to jest województwo mazowieckie. Tam już mniejsze o to. No i zawsze mi opowiadał ciekawe historie, kurwa co tam było, nie? Czekajcie, coś mi ten chuj nie kosi. A ja, bo dobra, pełny jest, pełny bagno. Czekajcie, i gdzie to zawieźć teraz? Później zbiornik i kontynuuj nucenie. Dobra. Patrzcie, nie da się włączyć tego. No i mój tatuś zawsze, bo ja lubiłem zawsze opowiadać, jak opowiadał, co tam było za bajtla u niego. No to mi mówi wiele ciekawych historii. Postaram się przypomnieć. Chociażby jedną. Czekajcie, gdzie to kurwa zawieźć? Mam w ogóle jedną taką na oko, ale nie wiem czy mówić. Patrz jaki mam zajebisty kombajn czerwony. Ja pierdolę. Te powinien się bizon nazywać. Może tam do tych silosów kurwa. Tych takich pojemników, no. Dobra. Jadę tam. Jakiś kurwa kontener. Kaj to zawieź, nie wiem. Silów 100. Może tu. Okurywa coś. Pewnie? Nie, tu są. Ja, tu są kartofle i buraki cukrowe, to nie. Czekajcie. Czekaj na chwilę. Patrzcie, tu biegnąć można. Speed jak chuj. Kurwa. Jakiś traktor miałem czerwony, wiecie? Taki czerwony traktor pojechał, że ktoś sąsiada. Tam mu pomóc z czymś i teraz kurwa nie wiem, jaki ten traktor jest. Chuj. A jak zapisałem grę, to byłem przy domie. To kurewsko głupio, nie? Kurwa mać. Ale power jak chuj. Czekajcie. Może escape. Przepisz grę, opis, kontynuuj. Gotowe do zbioru. Wsunięte ciągniki, kombajny, narzędzia, przepokaz, ciągniki. Skala czasu. 5 razy się cieszy. Chyba tak. Wzrost roślin normalny, ikony pomocy. Chyba dobrze. A to wiem, kurwa. Ja teraz, ja pierdo... O, czekajcie, tam coś jest. Może tam będzie. Stodoła jest, chuj wie. Już tak, kurwa, kiecol nie szalej z tym traktorem. Jeśli masz nieco wolny... Kurwa mać. Czekajcie, tam są buraki teraz. Tu jest to. Tu jest... Tu może... To jest paliwo. Tu było paliwo. Ci o. O. Kurwa, chuj jedzie z moim traktorem! Ja pierdolę, patrzcie! Kurwa, dobra, pierdolę go. Weźcie ten traktor do życi wsadź. Dobra. To jest stodoła jakaś. To jest paliwo. Tu jest siano. Mhm. Tam jest szambo, tam jest kurwa kurnik. Może tu coś będzie przy tym. Ja pierdolę. Stiga kuj. Czekajcie, może do kogoś trzeba zadzwonić. Czekaj traktor. Infolinia. Kupywa licy. Kupywanie spierdala licytowalny duży. Paszowóz. Kurwa mać. Jak będę chciał wielką krowę z dużymi cyckami, to się wezma Pamela Anderson. Kurwa, kaj ten kombajn. Czekajcie, lecę do kombajnu. Może to jest mapa. Siulów co nie ma.
Jeszcze mi coś lagu, ja pierdolę. Z ty po chuja to nagrywam, jak ja nie wiem, o co chodzi. Kurwa mać. Czekajcie, zaraz 9, a ja nie sprzedążę u targu z pola. Trzeba jechać na targ, zakupić nasiona. Dobra. Do silosów się chyba nie da wyładować. Chuj z tym się opróżni. No, no może na hak tego chuja, może on coś będzie. A kurwa! Nie! Nie, nie, nie! Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, zostaw. Ja teraz wiem co robić. Teraz, że mi się kapnął. Czekajcie, lecę po ten traktor. Patrzcie kurwa na ten bajer. O! Dobra. Historia mojego ojca, co mi mówił. Kurwa, kupę lat temu mi mówił. On już 5 lat nie żyje, także pomyślcie się, jaka ta historia stara. Tym bardziej, że on to miał, jak nie wiem, 17 lat. Czekajcie. No, gdzieś tak w moim wieku, nie? Ja mam teraz 17, no taki nastolatek, wiecie. O, poczekajcie, kurwa, muszę, zapomniał, że w tej przyczepie gdzieś. I on mi takie coś gadał. Patrzcie, na wsi, tam u niego łapali bażanty, nie? A to była zima. Gdzie da się przyczepić? Dobra. No i łapali te bażanty, ale bażanty szybko spierdalają. One nie latają chyba, nie? Ale zapierdalają jak głupie. Czekajcie. Tak, się nastawia. Dobra. Przyczepnijmy teraz, czekajcie. Niedobór witamin. Spierdalaj. I tym. I dobra. Czekajcie, kurwa, się to nastawię, bo ja tak nie mam rozbieżności uwagi, że mogę gadać i coś robić. Dobra. Ja pierdolę, kurwa! Dobra. Nie, on mi gadał, że jak łapali te bażanty, nie? One tak szybko spierdalały, że zrobili tak, wzięli spirytus, nie, denaturat i ziarno pomoczyli, rozsypali kurwa na tym śniegu te ziarno pomoczone, nie, a te bażanty się tego nawpierdalały, nie, jak one się najebały, kurwa, jak mi to ojciec opowiadał, jak ja się śmiałem, nie, oni potem je ciuliną wyłapali wszystkie, nie, kurwa, żeby najebać bażanta, to trzeba być kurwa dobrym, nie. No taka krótka historia. Patrzcie, jak szybko kurwa opróżni to. Dobra. Chuju, do roboty. Tutaj. Aha, to tak się opuszcza z niewiarkę, dobra. Rób ty kurwa pracowniku. Patrzcie, czemu mi ten pracownik nie chce ten. Bo on się chwila pojedzie i... No zaraz stanie, no i kurwa mać! Może ja nie wiem, może coś robię źle, może czekajcie. Wygada się tą przyczepą. Kurwa, jakie dyrychty na przyczepie. Sorry, że tak przyklinam, muszę się oduczyć, bo Jaryś mnie tak nauczył przy tych let's playach, że to jest ogień. Nie byłem... Coś się stało? Ja pierdzielę. Dobra, dobra, czekaj. Czekajcie. Dobra, teraz się bym tak po polu jechał traktorem, chuj, no, mam nadzieję, że tu już nie spierdolę. Oj, i po ten kombajn lecę. A nie, to pierdolę, nie wiem, może się nie da zatrudnić tego pracownika, chuj, może tu coś się trzeba zadzwonić. Porada, spierdolę z tymi poradami. Porada, infolinia, kupowanie pola, licy, duże zapotrzebowanie, komputer, przez... Tak, chcę 6, czekajcie, dzwonię na 6. No. Aha, dobra, to jest takie. Jak to włączy? Pierdolę to. Bez jaj. Tam jest moja chałupa. Traktor nie wiem gdzie zaparkowany. To ja wiem, tu jest szambo. Który się tam śpiewają po swojemu. Zajada po to.
Po towar jadę, kurwa, patrzcie, takie zimby. Ja pierdolę, jak wyjaruj się, to wcieknę na wózek, nie? O właśnie, właśnie. Jaruś się kazał spytać, czy chcecie odcinek Farming Simulator z, jakby to powiedzieć, jako on, o. Czy by on mógł nagrać, tak się pytam. To ja dam tam komentarz pod tym, albo Jaruś da i jak złapkujecie, no to będzie mógł, nie? Dobra. Oj, oj, oj. Czekajcie. Włączamy to. Czekajcie. Może tu trzeba, na to może się da. Na to się nie da pracownika dać, kurwa. Wykombinuję tak jak widziałem na filmie. Jedź, kurwa! No co tak wolno? Ja pierdolę. Aha, wyłapałem rytm, kurwy! Gdzie teraz trzeba zawrócić? Patrzcie, teraz robi ten... Kurwa, chuju! Pojebało cię! Chcę, żebym cię zwolnił, kurwa, świeżo robisz. Pouci to. Dobra. Wystawię ten diesel. Czekajcie, muszę cofnąć trochę. Kurwa mać. Ja cię kręcę. Nie, kiedyś tu będę bogatym farmerem. Dobra. Zbieraj. 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 Pięknie. Aha! A ty ludzie, co robić z tym, co leży na ziemi? Da się to jakoś pozbierać czy coś? Nie da się? Nie wiem. Napiszcie mi w komentarze jak coś. Bo chcę sobie w to zagrać. To będzie taki jeden odcinek raczej, taki long shot, ale... Chcę sobie w to zagrać, bo fajna gierka. Robisz ty chuju. Ej, co ona odpierdala? Jakiś zbugowany ten kutas, wiecie? Dobra, podjadę mu tym kombajnem, bo ten siul... Czekajcie, tu z kim sam to... Widziałem takiego wakacji bizona. No, wciul było jak na koło wsi byłem. Kurwa, bizon na bizonie stał. Czekajcie, nie przykur... A, czekajcie, muszę teraz. Ha. Dobra, rób. Jak ty ku... Ja pierdolę, kurwa mać! Nie tak ty... Jaki kurwa ciul! To powinien być kurwa jakiś automat, nie z tym. Tym się kurwa pole byle jak... Ja pierdolę. Patrzcie, ty, patrzcie co teraz będzie kombinował. Pierdolę taką robotę. Patrzcie, i on będzie tak na... Na pewno to kurwa kiedyś w końcu ciulu. I za blisko mu... jadę tego, wiecie? Patrzcie, patrzcie, dobra. No jedź! Jedź. Kurwa mać. Nie no, sprawdzę potem czy da się to z pola jakoś zebrać, bo to jest kurwa więcej na polu niż to warte. Siedzie, bo zaś będzie się... Nie, pierdolę. Dobra! Mam nadzieję, że się tam trochę... No czekajcie, zwolnię chuja. Wydupiej kasy, kasy bier i wydupiej. No mam nadzieję, że się fajnie wam oglądało, czy tam nie fajnie to... Też będzie git, ważne, że oglądaliście. Nie no. Dobra, no to widzimy się z tym komentarzem, z pytaniem Jarusia. No i strzałeczka. Dziękuję za, jeśli dotrwałeś do tego momentu. Pozdro.